nauka w Steel Academy bardzo poszerzyła moje horyzonty, bardzo zmieniła moją pracę na plus. I myślę też, że poznałem wielu fajnych ludzi, kolegów, koleżanki, że tak powiem, studentów, wykładowców, asystentów. Miałem też okazję czy sam być pacjentem, tudzież modelem, więc poczuć też właśnie, jak wysublimowana i na jak wysokim poziomie może być praca doświadczonego terapeuty, jego handling, jego czucie, palpacja, ale też wiedza anatomiczna, fizjologiczna. No, zresztą jest to niesamowita podróż i myślę, że no, bez końca, więc myślę, że był to fajny początek i na pewno zamierzam kształcić się dalej. Więc nowo zdobytą wiedzę, którą posiadłem na zajęciach, wykorzystuję już w gabinecie i mogę powiedzieć, że moja praca na przestrzeni tych lat zmieniła się diametralnie. Począwszy od diagnostyki, właśnie od rozumienia problemów, potrzeb moich pacjentów, poprzez samo to, w jaki sposób pracuję. Moja praca stała się dużo bardziej delikatna, wyrafinowana, dużo bardziej celowana. Przez to też myślę szybsza, skuteczniejsza, właśnie mniej, nie wiem, mniej bolesna, tudzież dyskomfortowa dla moich pacjentów. No i też na pewno przełożyła się na mój grafik, który jest pełny na kilka tygodni do przodu. Myślę, że mi najbardziej podoba się praca typu BLT. Dużo stosuję tego podejścia w moim gabinecie i fajnie mi wychodzi to i u młodszych pacjentów, u dzieci, ale również u osób dorosłych, nawet w podeszłym wieku przynosi to bardzo fajne efekty. Kiedyś na przykład widzę, że też dużo używałem manipulacji, teraz używam ich dużo mniej. A nawet jeśli używam, no to też są dużo bardziej specyficzne, wiem kiedy ich użyć i można powiedzieć, że rozumiem też jakby mechanizm, który za tym idzie. Poznałem też jakby w toku studiów pracę właśnie pracę kranialną i pracę płynową, czego w ogóle wcześniej nie znałem. I to też na pewno poszerzyło bardzo moje horyzonty, otworzyło mi oczy na wiele nowych aspektów. Lubię też sobie jakby próbować właśnie nowych rzeczy, w sensie, że nawet w pracy z pacjentem, z którym uda mi się już osiągnąć jakiś efekt, na przykład, a na końcu sobie zobaczę jeszcze, jak mi, co mi powie czacha, że tak powiem, nie?